Han Holender miał magnetyzujący głos i sposób narracji, który dosłownie porywał miliony Holendrów. Kiedy chwytał za mikrofon, ludzie wariowali na jego punkcie. Miał też dużo szczęścia, bo w 1936 roku jako sprawozdawca żydowskiego pochodzenia mógł relacjonować Igrzyska Olimpijskie w Berlinie. Dostał osobisty glejt podpisany przez Adolfa Hitlera. Miał nadzieję, że ten dokument uratuje mu życie, kiedy Niemcy kilka lat później wkroczyli do Holandii. Jak potoczyły się jego losy i co Niemcy zrobili z holenderską postacią popkultury przełomu lat 30. i 40., opowie ten reportaż. Zapraszam. Deventer, miasto w południowo-zachodniej części Holandii. To tu 5 października 1886 roku na świat przychodzi Hartog Holender. Kiedy będzie już sławnym komentatorem piłkarskim i najbardziej rozpoznawalnym głosem w narodzie, zmieni imię na Han, by było krótsze i brzmiało lepiej. Jest jednym z 10 dzieci Simona i Frukwe. Jego ojciec to prężny handlowiec. Gdy Hartog kończy szkołę podstawową, rodzice wysyłają go do prestiżowej Hohere Burger School. Wierzą, że edukacja jest najodpowiedniejszą drogą do lepszego życia dla ich bystrego dziecka. Wraz z bratem Karelem kochają futbol, są zafascynowani Wielką Brytanią i w 1902 roku wpadają na pomysł założenia klubu, któremu nadają nazwę Big Wick. Później Han dokonuje zmiany na Go Ahead Eagles. To dziś jeden z 18 klubów holenderskiej ekstraklasy. Kariery trenerskie zaczynali Leo Benhacker, były selekcjoner reprezentacji Polski, czy Erik ten Hag, dziś menedżer Manchesteru United. Tuż przed skończeniem 18 roku życia Han jako zdolny uczeń dostaje się na praktyki do pierwszej firmy kolejowej w Holandii, nazywanej HSM. I gdyby nie obowiązkowa służba wojskowa, to pewnie do końca życia związałby się z koleją. Ale pobyt w kompanii telegrafistów w Utrechcie zmienia jego życie. W koszarach zaprzyjaźnia się z Willemem Vochtem, którego oczarowuje wiedzą o sporcie, szczególną pasją do piłki nożnej i zdolnościami oratorskimi. Han ma wiedzę encyklopedyczną i dar do opowiadania. Robi to bezinteresownie, bo nie może przewidzieć, że Vocht po latach zostanie dyrektorem Avro, pierwszego wielkiego nadawcy publicznego w Holandii, który jak wielu gigantów tamtych czasów zacznie od radia. Vocht stworzy z Hana medialnego potwora o niesłychanej rozpoznawalności, ale po wkroczeniu hitlerowskich Niemiec do Holandii zachowa się jak nadgorliwy oportunista i głęboko go rozczaruje. O tym jednak w końcowej części tego reportażu. Po odbyciu służby wojskowej Han poznaje letnie Smer z Amsterdamu, zakochując się w niej bez pamięci i oświadczając. Jedzie z żoną do największego miasta Holandii. Dwa lata po ślubie na świat przychodzi ich jedyna córka, Fuki Ester. Ślad po niej zostawią archiwa obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, gdzie zginie w komorze gazowej, przywieziona z Holandii na tę rampę w Oświęcimiu i zostanie zamordowana w ciągu kilku godzin od przyjazdu. W Amsterdamie Holender stawia na sport. Dostaje się do prestiżowego dziennika The Telegraph, gdzie zaczyna od praktykanta, a kończy na posadzie szefa redakcji sportowej, którą pełni do okupacji. Prasa ma wtedy moc, ale nie oddziaływuje tak na wyobraźnię ludzi jak radio, które za chwilę stanie się medium o wielkim zasięgu i wpływie na umysły. Jego potęgę Han wykorzysta do zdobycia małojeckiej sławy. 20 lat po pierwszym spotkaniu w koszarach w Utrechcie Willem Vocht oferuje Holenderowi pracę w powstającej redakcji sportowej Radia Avro. Przypomina sobie jego opowieści i czarujący dar oratorski. W marcu ma dojść do historycznego wydarzenia, pierwszej radiowej transmisji z meczu piłkarskiego. Na nieistniejącym obiekcie obok powstającego stadionu olimpijskiego w Amsterdamie Holandia mierzy się z Belgią. Han komentuje to wydarzenie z drewnianej budki na dachu, do której dostaje się przechodząc przez dom nadinspektora Wena, na co wścieka się jego małżonka, bo dzień jest mroźny i deszczowy, a Holender nie wyciera wystarczająco swych butów. Ta budka jest tak ciasna, że komentator relacjonuje mecz przez niewielki 30-centymetrowy otwór. W pewnym momencie pochyla się, a jego szklany zegar, który przynosi ze sobą do odmierzania czasu, spada w okolice murawy. Holender wrzeszczy: Boże, mój zegar się roztrzaskał, a ludzie
Słyszał to w transmisji. Następnego dnia do siedziby Avro przychodzą dwaj amsterdamscy zegarmistrzowie i oferują naprawę zegara za darmo. Pierwsza pionierska transmisja kończy się sukcesem. Holander relacjonuje mecz bardzo emocjonalnie, wręcz koloryzuje i naciąga rzeczywistość. Ale kto to może szczegółowo zweryfikować? Pierwsza transmisja jest jak eksplozja. Holander przebija się do świadomości holenderskiego obywatela, nawet jeżeli ten nie interesuje się sportem. Kariera komentatora nabiera tempa. Peter Humans, słynny kompozytor, pisze utwór na jego cześć. Onieśmielony Han postanawia go wykonać. Użycza swojego głosu i śpiewa. Nieźle, choć bez szału. Jego zaangażowanie jest olbrzymie i nie ogranicza się do pracy komentatora. Prowadzi codzienny, wieczorny serwis sportowy. Tworzy autorską, gigantyczną bazę informacji o sportowcach, wynikach i najważniejszych wydarzeniach. Połyka bakcyla. Zawód go wciąga. Ma szczęście, bo sława komentatora uzależniona jest od sukcesów sportowych. Na początku lat 30. Holendrzy zapadają na futbolową gorączkę. To Han decydował o tym, czy mecz jest nudny, czy nie. Hipnotyzował publiczność. U szczytu sławy jest piosenkarzem, reporterem, prezenterem i twarzą reklam. W 1936 roku za zgodą niemieckich władz jedzie do Berlina na Igrzyska Olimpijskie. W ostatnim dniu igrzysk Holander otrzymuje własnoręcznie podpisany przez Adolfa Hitlera dokument, w którym dyktator dziękuje mu za wkład w olimpijskie widowisko. Dziennikarz jest tak dumny, że oprawia dokument, a w trakcie okupacji naiwnie myśli, że ten kawałek papieru uratuje życie jemu i jego rodzinie. Z okazji 50. relacji radiowej z międzynarodowego meczu 21 maja 1938 roku zostaje uroczyście uhonorowany w Amsterdamie. Dostaje odznaczenie królewskie, a szef lokalnej policji mówi: dzięki panu spada przestępczość w kraju. Funkcjonariusze nie muszą wychodzić na patrole, bo nikogo nie ma na ulicach. Nie ma czasu na włamania, na morderstwa, na bójki. Wszyscy milczą i słuchają pana transmisji. Szesnastego maja 1940 roku, dzień po kapitulacji Holandii, po raz ostatni siada przed mikrofonem. Willem Vocht, szef Avro, zwalnia go i 8 innych żydowskich pracowników, choć nikt nie stawia mu takiego ultimatum. Powojenna linia obrony szefa była żenująca. To nieprawda, że Holander nie miał co robić, bo okupanci zawiesili wydarzenia sportowe. Owszem, odwołali mecze międzypaństwowe, ale wewnętrzne rozgrywki były kontynuowane. Nawet wtedy, gdy żydowscy sportowcy i dziennikarze nie byli mile widziani na boiskach. Oportunizm Vochta był przerażający, a jego audycja z lipca 1940 roku, w której nazwał Niemców rycerskimi przeciwnikami w bitwie, wspaniałomyślnymi zdobywcami, którzy traktują nas jak równych sobie, stała się symbolem kolaboracji. Po pierwszych tygodniach względnego spokoju holenderskich Żydów zaczynają dotykać coraz bardziej restrykcyjne zarządzenia okupanta. Od zakazu wstępu do miejsc publicznych po konfiskatę majątków. 25 lutego 1941 roku dochodzi do powszechnego strajku w Amsterdamie przeciwko działaniom Niemców. Protesty zostają krwawo stłumione, życie traci 9 osób, a setki są ranne. 2 maja 1942 roku noszenie opaski z żółtą gwiazdą Dawida staje się obowiązkowe. W lipcu naziści przejmują obóz uchodźców Westerbork, zbudowany w 1939 roku za zgodą rządu holenderskiego przez społeczność żydowską. Miał służyć jako schronienie dla ich braci i sióstr, którzy po wydarzeniach Kryształowej Nocy uciekli z Niemiec. Kiedy Han Holander naiwnie wierzy, że podziękowania i gratulacje od Adolfa Hitlera, a także status gwiazdy holenderskich mediów uratują mu życie, znajomi przekonują go do ukrywania się. 7 września komentator pisze list do matki i oświadcza, że w ciemnych barwach widzi przyszłość swojej rodziny. Tysiące Żydów znikają, Niemcy dokonują masowych aresztowań i organizują transporty do Westerbork, przejmują obóz w lipcu i tworzą z niego bazę przesiadkową przed Auschwitz i Sobiborem.
Kilka dni po napisaniu listu do matki Han dowiaduje się, że aresztowano jego 27-letnią córkę. Chcąc ją ratować, opuszcza kryjówkę i z podpisanym przez Hitlera dokumentem idzie na gestapo, zabiera żonę, naiwnie wierząc, że okupanci się zlitują. 16 września 1942 roku wraz z małżonką przekracza obozową bramę w Westerbork, gdzie zostaje przydzielony do magazynu. Oto unikalne nagrania z życia żydowskich więźniów w Westerbork, do których zakupiłem licencję. Ich autorem jest Rudolf Breslauer, Niemiec żydowskiego pochodzenia, który w 1944 roku został deportowany do obozu Auschwitz-Birkenau wraz z żoną, dwoma synami i córką, która ostatecznie jako jedyna przeżyła. W Westerbork Niemcy działają bardzo cynicznie, stwarzając pozory normalnego życia. Obóz sprawia wrażenie osady. Więźniowie pracują, przydzielani do najróżniejszych zawodów, uprawiają sport, uczestniczą nawet jako widzowie w teatralnych przedstawieniach czy wieczornych koncertach. Dzieci chodzą do obozowego przedszkola i szkoły. Działa szpital. Cel okupantów jest prosty – stworzyć iluzję ludzkiego traktowania, wzbudzić zaufanie i przekonać więźniów, że transporty z Westerbork prowadzić będą do fabryk na wschodzie, a nie obozów śmierci. Na twarzy wielu ludzi opuszczających Westerbork widać względny spokój, czasem nawet uśmiech. Żydzi niemieckiego pochodzenia pomagają w przygotowaniu list transportowych i ładowaniu ludzi do wagonów. Nikt nie wierzy w plotki o drodze do komór gazowych zlokalizowanych w niemieckich obozach na terenach byłej Rzeczypospolitej. Na początku 1943 roku Han Hollander choruje. Ma grypę. Skąd to wiemy? Z listów, które pisał do siostry Ross przy aprobacie okupantów, którzy oczywiście czytali korespondencję. Dotarłem do tych dokumentów. Komentator prosi w nich siostrę o ciepłe skarpety i kalesony, o parę gumowych butów dla siebie i wysokich kaloszy dla żony. Żali się, że w Westerbork brodzi po kolana w błocie. 12 lutego zostaje poinformowany przez komendanta obozu Gemmekera, że będzie pracował w Huchhallen, gdzie mieszkają SS-mani, strażnicy obozu w Westerbork. Dwa dni później pisze list do siostry, że otrzymał bardzo ładną przestrzeń życiową, oddzielny pokój z szafą wnękową, małżeńskim łożem, stołem, czterema krzesłami i grzejnikiem. Cieszy się, że okupanci zmienili mu racje żywnościowe i teraz je mięso 4 razy w tygodniu. To czas, kiedy w Westerbork przebywa dziennikarz Filip Mechanicus, który skrupulatnie prowadzi dziennik. Nie może pogodzić się z tym, że Hollander wysoko nosi głowę i czuje się lepszy od innych więźniów. Jest tam wolny jak ptak, korzysta z przywilejów, pisze dziennikarz. Niemcy doskonale wiedzą, że Hollander jest ich najpopularniejszym więźniem. Traktują go lepiej niż innych, ale równocześnie 28 lutego 1943 roku mordują mu córkę w komorze gazowej w Auschwitz. W 1942 i 1943 roku z Westerbork w kierunku wschodnim wyjeżdżają wagony z holenderskimi Żydami. Do obozu przybywają kolejne transporty. Z Berlina płyną rozkazy. Gdy liczby się nie zgadzają, Niemcy pakują do bydlęcych wagonów osierocone dzieci. Na jednym z najsłynniejszych ujęć widać dziewczynkę Settelle Steinbach, która z Westerbork rusza w drogę do komory gazowej w Auschwitz. We wschodniej części Generalnego Gubernatorstwa działa już wtedy obóz w Sobiborze. Uprzywilejowana pozycja Hana Hollandera i jego żony w Westerbork kończy się po awanturze, w której kobieta wrzeszczy do Niemki żydowskiego pochodzenia. Przyjdzie czas, kiedy wyrównamy rachunki. Wybijemy was jak pluskwy. Ten wybuch emocji kończy się tragicznie. Donos do komendanta obozu Gemmekera jest wyrokiem śmierci. Hollander i jego żona zostają osadzeni w obozowej celi. A Filip Mechanicus pisze w dzienniku z 7 lipca, że kariera wielkiego komentatora kończy się nocnym transportem na wschód. 9 lipca Han ginie w Sobiborze. Drugiego kwietnia 1956 roku na Stadionie Olimpijskim w Amsterdamie odsłonięto tablicę upamiętniającą życie i twórczość najsłynniejszego holenderskiego komentatora. W ceremonii udział brała jedna z jego sióstr, ocalona z Holokaustu. Za pomoc w realizacji reportażu dziękuję władzom Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze. Mateusz Święcicki.